Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony ja, czyli Michael, albo Michał, jak ktoś woli. Jestem administratorem i założycielem grupy Prawo Przyciągania. Cieszę się, że mogę administrować taką grupę i taką grupę prowadzić, a jednocześnie, zgodnie z tym, co już nagrałem poprzednio, nagrania oczywiście wszystkie znajdziecie moje zlinkowane w grupie Prawo Przyciągania na Facebooku, ewentualnie na moim kanale YouTube'owym, do którego link znajdziecie pod spodem filmu. Chociaż już na nim jesteście, właśnie kliknęliście link do filmu, więc możecie sobie pooglądać wcześniejsze filmy. Ja postanowiłem nagrywać taką serię o tym, jak ja w praktyce od wielu lat uskuteczniam mniej lub bardziej prawo przyciągania. Jak się go uczę, jak sobie zmieniam, jak sobie dostosowuję do siebie, bo prawo przyciągania jest prawem, które trzeba również bardzo indywidualnie stosować, czyli to nie jest prawo mówiące o generalnych zasadach, znaczy mówi o generalnych zasadach, ale nie mówi o zasadach takich, że wszyscy musimy robić tak samo, dokładnie tak samo i dokładnie tyle samo. Jest bardzo indywidualne. Musimy sobie sami to prawo przyciągania do siebie dopracować. To jest jak uszycie garnituru na miarę. No, to nie można kupić sobie garnituru w rozmiarze M czy L i czuć się w nim komfortowo, kiedy tu nam wisi, a tam nas uciska. Garnitur musi być uszyty na miarę. Prawo przyciągania też musi być dopasowane do nas. Dzisiaj będzie odcinek o tym, dlaczego nam nie wychodzi. Zresztą tych odcinków, dlaczego nam nie wychodzi, będzie więcej. Ale to będzie taki odcinek też mówiący o tych takich generalnych, podstawowych błędach, które popełniamy w momencie, kiedy zaczynamy stosować prawo przyciągania. Bo sobie tam zobaczyliśmy, czy przeczytaliśmy książkę Sekret, zobaczyliśmy sobie film Sekret, zobaczyliśmy sobie ileś tam filmów i przeczytaliśmy ileś tam książek o prawie przyciągania i nagle, wow, to ja będę sobie teraz przyciągał. Nie mam pracy, jestem bezrobotny, usiądę sobie na kanapie i będę przyciągał sobie pracę. Czyli co robię? Wizualizuję sobie, że jestem w pracy, że pracuję, że dostaję pieniądze na koniec miesiąca za tą pracę. No i tak sobie siedzę na tej kanapie, 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 lata, a nie wysyłam CV, ani nie wychodzę nawet na żadną rozmowę kwalifikacyjną. Do tej pracy nie dostaniemy. Błędnie wielu z Was, niestety wielu, błędnie cały czas powiela ten schemat, że prawo przyciągania to jest tak, a pomyślę sobie, wyobrażę, zostawię i ktoś to za mnie załatwi. Ktoś mi da, ktoś mi przyniesie, ktoś mi ofiaruje, ktoś do mnie zadzwoni, mam dla Ciebie pracę i tak dalej. Nie. Prawo przyciągania jest nierozerwalnie połączone z działaniem. Wizualizację jak najbardziej, podstawowy element prawa przyciągania, ale za tą wizualizacją, którą sobie zrobiliśmy w głowie, nie wiem, czy podczas medytacji, czy po prostu zwykłego ćwiczenia oddechowego, czy po prostu wyobrażania sobie pewnych sytuacji w trakcie spaceru z psem i tak dalej, nieważne, jakwokolwiek Wam komfortowo, tak sobie róbcie wizualizację, ale za wizualizacją musi stać plan działania, jak osiągnąć to, co zwizualizowaliśmy. Bo samo wizualizowanie nowej pracy, samo wizualizowanie idealnego partnera, samo wizualizowanie samochodu czy domu nic nie da, jeżeli nie wykonamy kroku w tym kierunku lub kilku kroków w tym kierunku, żeby to osiągnąć. Jeśli chcę znaleźć wymarzonego partnera, to muszę zacząć randkować. Oprócz tego, że będę sobie wyobrażać, jak on wygląda, to muszę zacząć randkować, bo inaczej go nie spotkam. Prawda? Ja Wam to wytłumaczę na takim przykładzie, na przykładzie konkretnym wyszukiwarki internetowej. Jakiejkolwiek. To może być Bing, to może być Google, jakakolwiek wyszukiwarka internetowa. No to umówmy się, niech to będzie Google, najbardziej znane, najbardziej popularne. Szukamy czegoś, na przykład jakiejś informacji, nie wiem, jak upiec ciasto. Jak upiec ciasto, czy tam jak upiec chleb. Wpisujemy sobie w Google, jak upiec chleb. I część osób w przełożeniu na prawo przyciągania już w tym momencie się zatrzymuje. Czyli, a chciałbym mieć dom, no to sobie teraz zwizualizuję ten dom i będę czekać. Wpisujemy w wyszukiwarce jak upiec chleb i co należy zrobić następne? Kliknąć Enter. Enter, czyli wykonaj. Czyli zrób akcję. Podejmij działanie. Enter. I wtedy komputer, internet, wyszukiwarka zaczyna szukać wiadomości, jak piec chleb. Czasami zajmuje to trochę, w związku z czym niektórzy bardziej niecierpliwi, i to jest drugi podstawowy błąd, drudzy bardziej niecierpliwi, widzą, że nie ma jeszcze żadnych efektów, wyszukiwarka niczego nie znalazła, tylko tam mieli i mieli, to klikają Enter ponownie, wyszukaj. No to wyszukiwarka była tam, powiedzmy, w połowie drogi wyszukiwania,
Skasuje wszystko, co wyszukiwała i zaczyna wyszukiwać od nowa i znowu mieli, zajmuje to tyle samo czasu. Znowu klikamy Enter, szybciej. A ona nie szybciej, ona zaczyna od nowa. To samo jest z prawem przyciągania. Zwizualizowaliśmy, ja stosuję metodę wizualizacji raz. Wizualizuję, zamykam i wykonuję akcję, żeby wizualizacja się spełniła. A o tym, że zwizualizowałem i wysłałem prośbę w kosmos, jak ja to nazywam, prośba w kosmos wysłana, wizualizacja zrobiona, teraz action. I czekam. Wykonuję swoje kroki, żeby osiągnąć to, co zwizualizowałem i czekam. Aż się w wyszukiwarce Google pojawi, jak piec chleb. I nagle się wyświetla mnóstwo stron, ale nie odświeżajmy, tylko czekajmy. Prosta zasada. Wyślij przekaz do uniwersum, zwizualizuj, wyślij tą wizualizację również, to ona sama będzie podjęta przez uniwersum w momencie, kiedy będziecie to wizualizować, z poczuciem emocji i wszystkich elementów towarzyszących takiej wizualizacji i wykonujcie akcję. Wizualizuję dobrą pracę, wysyłam życzenie, chcę dostać pracę, dobrą pracę. Wizualizuję, jaka to jest praca. Załóżmy, chcę być projektantem mody. I wizualizuję sobie, że mam pracownię, że szyję kostiumy, że projektuję. To zwizualizowałem. Co dalej robię? Szukam miejsca, w którym będę mógł sobie otworzyć własną małą pracownię projektową i szukam sprzętu typu maszyny do szycia i tak dalej, i tak dalej. Wykonuję działania. Nikt nie przyjdzie, nie zapuka. Dzień dobry, Michael, to zwizualizowałeś sobie parę dni temu, że chciałeś być projektantem mody, mieć pracownię. Mam dla ciebie pracownię, jesteś już bardzo znanym projektantem mody, właściwie tylko musisz się tam pojawić. To tak nie zadziała. No niestety tak nie zadziała. To samo z partnerem. Wizualizuję sobie idealnego partnera, partnerkę. Co z tego, jak zostaję w domu, nie wychodzę w piątek na imprezę, ani nie randkuję, nie spotykam się, nie mam żadnego profilu na portalach randkowych, nie umawiam się z nikim, tak chcę znaleźć tego partnera. No jak? Sam nie przyjdzie, nie zapuka. Dobry wieczór, Michał, ty sobie wyobrażałeś, 3 dni temu wizualizowałeś takiego partnera, jak ja, prawda, no to jestem, dzień dobry, mogę się wprowadzić, będziemy razem do końca życia, będzie fajnie. No nie, tak to nie zadziała. Musi być akcja, musi być wpisanie w wyszukiwarkę, wciśnięcie Enter, czyli wykonaj i oczekiwanie na informacje, które się pojawią, a potem przerobienie tych informacji, to też. Co ja robię w swoim życiu od jakiegoś czasu? Pracuję na etacie, pracuję jako menadżer sklepu tu w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, ale jestem już coraz bardziej jak gdyby zmęczony pracą, bo jest to dosyć ciężka. Praca w handlu, niezależnie od stanowiska, czy to kasjer, czy menadżer, jest ciężka. Ale i zacząłem myśleć o tym, żeby wrócić do takiej swobody pracy i swobody finansowej, jaką miałem jeszcze przed wyjazdem z Polski, bo miałem w Polsce taką działalność właśnie, która się zawiesiła w momencie, kiedy wyjechałem do Anglii. Ale to jak gdyby historia na prywatne pogadanki przy piwie, a nie na teraz, ale takie clue jest takie, że zamarzyłem sobie, żeby na nowo wrócić do stylu pracy z domu, pracy online i pracy przy okazji w handlu i spotkania z ludźmi, i trenowaniu, i szkoleniu. To były rzeczy, które robiłem, które zawsze lubiłem robić. No dobrze. Prawo przyciągania. Wysłałem ten komunikat w kosmos. Zwizualizowałem sobie wszystko, co można było i podjąłem działania, ale jednocześnie jak sobie już wizualizujecie, to kosmos da wam odpowiedź. I pojawiła się odpowiedź, szukajcie jej wszędzie, bo ona się może pojawić nawet na billboardzie reklamującym kawę, kiedy będziecie jechali do pracy rano. Podpowiedź, hasło. Anioły, w które ja osobiście wierzę, anioły, nawet nie tak, to było złe. Anioły, w które ja wierzę, podpowiadają nam na każdym kroku, jeśli tylko o to poprosimy. I ja używam słowa zwrotu przez przypadek, ale w tym nie ma przypadków. Włączam sobie na dzień następny po tej wizualizacji, po tym, że stwierdziłem, chcę zmiany w moim życiu, chcę pomału odejść z pracy na etacie w sklepie, chciałbym robić znowu, pracować dla siebie, na samego siebie, z domu, spotykać się z ludźmi, organizować szkolenia, organizować warsztaty sprzedażowe i tak dalej. To chcę robić. Wyobraziłem sobie, zwizualizowałem. Włączam sobie na dzień następny, budzę się rano, robię sobie herbaty, ponieważ kawy nie piję, więc zrobiłem sobie moją herbatę ulubioną, włączam sobie mój internet z Facebookiem i wyświetla mi się taka informacja, jakaś dziewczyna o imieniu, no powiedzmy, że ma na imię Monika, bo nie chcę zdradzać jej prawdziwego imienia. Monika, którą w ogóle mam znajomych, a nawet nie wiem, kto to jest, nie znam jej. Ja tam
bo wyświetla się jej post do polubienia. Zajmuję się tym i tym, moja praca sprawia mi coraz większą radość, pomagam ludziom w zdobywaniu wiedzy na temat zdrowych suplementów, diety i tak dalej, tak czytam tego posta, no polubiłem, bo takie fajne, z kwiatuszkami, sama widać skomponowała dziewczyna grafikę. I tak ten wpis mi się pojawia, znaczy wpis, inne wpisy od tej dziewczyny, od tej Moniki pojawiały mi się przez kilka kolejnych dni, w końcu się zainteresowałem, napisałem do niej, a czym ty się zajmujesz? Bo pojawiają mi się wpisy o tym, że robisz coś z domu, że pracujesz z domu, że pracujesz w branży zdrowego żywienia, zdrowego życia i suplementów diety, a co robisz? No to ona mówi, wiesz co, podeślę ci linka do prezentacji firmy, dla której pracuję. Jest to praca zdalna z domu, pracuje się dla firmy, która generalnie zajmuje się rozprowadzaniem, dystrybucją kosmetyków, właśnie suplementów diety, różnego rodzaju środków wspomagających jak gdyby zdrowy styl życia. I to wszystko, i od tego się zaczęło. Ja się tym zainteresowałem i w zasadzie półtora tygodnia po tym, jak zwizualizowałem, ale podjąłem działanie, szukając, obserwując, zaobserwowałem tą Monikę, zacząłem z nią konwersację. Półtora tygodnia później wszedłem w ten biznes. I teraz prowadzę go z domu. Jeszcze pracując cały czas na etacie. Ale myślę, że już niedługo się to zmieni. Myślę, że po nowym roku. Jeszcze mam pewne zobowiązania w mojej pracy, że nie mogę sobie tak z dnia na dzień odejść. Znaczy mógłbym, no nikt mnie nie zatrzyma siłą, ale nie chcę być świnią. A zwłaszcza teraz w okresie przedświątecznym nie chcę robić pod górę ani moim pracodawcom, ani moim podwładnym, więc tym bardziej nie. Poza tym przeznaczam na pracę online, na pracę właśnie dla tej firmy 2 do 3 godzin dziennie, czyli tak naprawdę mniej niż zwykle przesiaduję na internecie dziennie bardzo często. No, ale zobaczcie, do tego wszystkiego potrzebne było moje zrozumienie faktu, że oprócz tego, że mam sobie coś zażyczyć, wysłać to życzenie w uniwersum, w kosmos, zwizualizować i wysłać wizualizację w kosmos, to jeszcze trzeba podjąć działanie. To jest najważniejszy etap prawa przyciągania. Nie przyciągniemy niczego, siedząc w domu i czekając, że ktoś nam to przyniesie. Choćbyście nie wiem, jakie wizualizacje robili, jak gorąco energetyczne życzenia wysyłali w kosmos, nie dostaniecie nic, jeśli nie podejmiecie działania. Na koniec wam opowiem taki dowcip z cyklu dowcipów o Bogu, to był taki żydowski dowcip, o tym, że był taki sobie stary Itzhak i Itzhak, znaczy stary, był stary i biedny, Itzhak miał ileś tam dzieci, ileś tam wnucząt, był strasznie biedny i tak codziennie rano się modlił do Boga i mówi: Jahwe, proszę Cię, dla mnie, dla moich dzieci, dla moich wnucząt, pozwól mi wygrać na loterii ten $1,000,000. On całą moją rodzinę by zabezpieczył, a ja niedługo przecież odejdę, umrę, bo stary jestem. Ten milion na loterii by zabezpieczył całą moją rodzinę. I tak się modlił codziennie i codziennie, codziennie i po kilku miesiącach codziennie tej samej modlitwy Bóg się w końcu wkurzył. Otwarły się przy tych modlitwach niebieskie. Itzhak znowu się modli: Boże, pozwól mi wygrać $1,000,000 na loterii, co zabezpieczyłoby moją rodzinę. Niebiosa się rozstąpiły. Bóg taki się pokazał z brodą, mówi: Itzhak, ty mnie przestań denerwować tymi modlitwami. Chcesz ten $1,000,000? To idź wreszcie, wyślij kupon. Kochani, chcecie fajnego partnera, nowy samochód, fajną pracę, dobry biznes, fajny dom? Idźcie wysłać kupon? Niekoniecznie. Wyjdźcie na randkę, znajdźcie możliwość zarabiania pieniędzy, znajdźcie możliwość zmiany pracy, ale szukajcie i działajcie w tym kierunku. Na koniec wpis taki właśnie z grupy Prawa Przyciągania. Jedna z uczestniczek napisała: Kochani, proszę Was, żebyście o mnie pomyśleli i żeby zaczęło mi się w życiu jakoś układać. Przypominam to, że nie piszcie ludzie, nie afirmujcie jakoś. Bo jak będziecie afirmować jakoś układać, albo jakaś praca, albo jakiś partner, to dostaniecie byle co. Co tam będzie pod ręką? O ile dostaniecie w ogóle? Kochani, proszę Was, żebyście o mnie pomyśleli i żeby zaczęło mi się w końcu układać. I ta uczestniczka, ja do niej odpiszę za chwilę i napiszę jej: a pomyślałaś sama o sobie? Pomyśl sama o sobie. Prawo przyciągania, moi drodzy, jasne, fajnie, że jeżeli prosimy o wsparcie, ale w tym przypadku wsparcie jest niepotrzebne. Bo ludzie się przyzwyczaili do tego, że no dobrze, niech myślą o mnie za mnie inni, to ja wtedy nie będę musiała ponosić odpowiedzialności, jak się coś wydarzy. Ludzie przyzwyczaili się i są przyzwyczajeni do tego, że inni coś wykonają za nich. Sami boją się wykonać pierwszego kroku.
Moja droga uczestniczko, kochani, proszę was, żebyście o mnie pomyśleli i żeby zaczęło mi się w życiu układać. Pomyśl o sobie jako pierwsza. Nie potrzebujesz innych, żeby myśleli o tobie i za ciebie. Sama swoimi myślami zdziałasz znacznie więcej, niż czekając na to, aż ktoś pomyśli za ciebie. I tym, jak gdyby mniej lub bardziej optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy wykład na temat prawa przyciągania w praktyce. Polecam i zapraszam do kolejnych odcinków. No i życzę wam, przyciągajcie, ale działajcie. Działajcie. Pozdrawiam serdecznie, pa.